Dobra, dzień dobry Państwu. Powiem tak, wiem, że wczoraj był wykład taki pogłębiony o młodzieży online, nawet mamy prezentację z tego wykładu. To jest dobre wprowadzenie, ja nie będę mówił tego samego. To już jest dobrze, tak? Nie będę mówił tego samego. Będę mówić o dwóch badaniach, w które teraz jestem tak zanurzony w ich interpretację wyników, że po prostu właściwie tylko to robię, bo tak. Jedno badanie będzie ilościowe. O nim powiem mało, ale powiem najważniejsze rzeczy, raczej zinterpretuję wyniki, niż będę mówić o wynikach. To jest badanie YouKids Online, które ostatnio było 10 lat temu przeprowadzone, a teraz jest znowu przeprowadzone w Europie, ja nim kieruję w Polsce. To jest takie największe badanie ilościowe, czyli ankietowe, z którego wychodzą statystyki dotyczące młodzieży online. I ono jest prowadzone tym samym narzędziem we wszystkich krajach, dobrze przetłumaczonym. I co ważne, to też chciałbym powiedzieć, jest prowadzone na bardzo dobrej próbie. Co mam na myśli, mówiąc, że jest prowadzone na bardzo dobrej próbie? To znaczy, że nie są to ludzie, którzy się zgłosili na przykład, tylko są to naprawdę wylosowane osoby z całego kraju, wylosowane placówki, czyli po ludzku. Możecie Państwo raczej wierzyć, że to, co wyszło w tych badaniach, co za chwilę pokażę kilka tych wyników ilościowych, bardziej mówię, będę mówić o nich, niż pokazywać wyniki, to, że można wierzyć, że tak to jest wśród młodzieży, a nie w tej grupie, którą ktoś zbadał. Bo teraz coraz częściej są takie badania, gdzie ktoś zbadał 20 tysięcy osób, ale na przykład tych, co się zgłosiły, nie? A to nie, naprawdę nie są te same wyniki, co wyniki, kiedy mamy próbę tak rozłożoną, wiejską, miejską i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, to jest badanie bardzo takie, bym powiedział, ze ścisłą metodologią. Tam badacze bardzo zastanawiają się, jak pytać, dyskutują i tak dalej. Jest stworzona wspólna baza danych. Później można porównywać to, co się dzieje między krajami, no bo wszędzie jest ta sama metodologia, nie? A do tego jeszcze część pytań się powtarza sprzed 10 lat, czyli można też powiedzieć, jakie są tendencje. No dobrze, i coś musiałem z tego wybrać, ale powiem Państwu, nim wybiorę na temat tego rysunku coś. To jest taki rysunek diabła i anioła. Zwykle symbolizujemy tym diabłem niedobre rzeczy, tym aniołem dobry. Tak w ogóle, to o czymkolwiek byśmy nie mówili. No tu jest podobnie. No bo chcę Państwu powiedzieć, że tak naprawdę będę mówić, co wiemy o młodzieży online i najpierw pokażę takie te rzeczy z tej ilościówki, ale później to zajmę się trochę tym aniołkiem. Co mam na myśli? Pokażę Państwu już badania, które nie są ilościowe. Co to znaczy? To są badania jakościowe, to znaczy, że to są takie badania, w których poszliśmy nie na szerokość, żeby zobaczyć, ile procent jest z kogo, tylko badania w głąb. Ale kogo? Do tych dobrych. Zrobiliśmy unikalne światowo badania, bo naprawdę nie ma czegoś takiego w literaturze, bo musieliśmy to sprawdzić. I zbadaliśmy setkę młodych ludzi, którzy robią w internecie dobre rzeczy. Ale takie super dobre, nie? Na przykład uczą się czegoś, są youtuberami, ale takimi pozytywnymi, nie patostreamerami, nie? Nie wiem, tworzą jakieś społeczności internetowe i tak dalej. I żeśmy ich bardzo głęboko przepytali na temat ich życia. Ha! Trudne badania były. Myśmy, niektórzy mieszkali daleko, to ich przepytywaliśmy przez internet na przykład rozmawiając. Natomiast powiem Państwu, że zobaczycie, jakie są ciekawe wyniki. My ciągle w tych wynikach jeszcze pracujemy nad nimi, to są gorące wyniki, ale zobaczycie Państwo, warto o nich posłuchać. Są bardzo ciekawe wyniki i to są takie wyniki, które można by powiedzieć przeczą obiegowym opiniom w wielu miejscach. Czyli nawet ludzie, którzy na co dzień mają do czynienia z młodzieżą, to się tymi wynikom dziwią. Mnie to już trochę dziwi, trochę nie dziwi, muszę powiedzieć, bo ja już to badam długo wszystko. Natomiast myślę, że to może być ciekawe. Zobaczymy. Postaram się, żeby było. Badania YouKids Online są wyrównane. Widzicie Państwo tą wagę na środku? One są wyrównane, to znaczy one badają złe rzeczy, badają cyberprzemoc, badają pornografię, badają sexting, badają takie rzeczy, które są zagrożeniami dla młodych ludzi, ale z drugiej strony równie często pytają o rzeczy pozytywne. I chcę Państwu powiedzieć, że to nie do końca mamy taki zrównoważony obraz tej młodzieży, no bo media głównie się interesują tymi, co broją w internecie, czyli co robią negatywne rzeczy, rozpętlają te przypadki, szczególnie jak zdarzy się coś ekstremalnego i ktoś może odnieść wrażenie, że no zło dominuje, no nie? A to nie jest prawda, bo jak się zerknie na porządne wyniki badań, to się okazuje, że może nie do końca zło dominuje, więc te wyniki badań są takie, bym powiedział, znaczy wyniki, samo narzędzie pół na pół bada dobre i bada złe rzeczy. Chcę Państwu powiedzieć, że to jest też bardzo dobra próba badanych, bo bardzo szeroka, od 9 do 17 roku, od 9 do 17 roku życia. Czyli mamy do czynienia z takimi młodymi preadolescentami i z takimi już prawie dorosłymi, ale mamy dużo wszystkich, nie? Czyli krótko mówiąc, możemy później, jak opracowujemy te wyniki, mówić co młodsi, a co starsi i tak dalej. Więc to jest takie bardzo, bym powiedział, badanie pogłębione, mimo że jest ilościowe. I jeszcze dodatkowo
w tym badaniu nie skupiamy się tylko na tym, co młodzież robi online. Tylko jak badamy cyberprzemoc, to w tym badaniu jest też jakość zbadana zwykła przemoc, żeby zobaczyć, jak się ma jedno do drugiego, nie? Jak badamy na przykład relacje w internecie, to pytamy go też o relacje z nauczycielami, takie zwykłe, twarzą w twarz w szkole i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, na tyle, na ile się da w ilościowym badaniu, mamy obraz szeroki, porządny. No dobrze, to zaczynamy. To popatrzcie Państwo najpierw od takiego czegoś jeszcze, zaczynając. 1300 próba, to jest duża, nie? 600 rodziców jeszcze zbadaliśmy dodatkowo, ale tego dzisiaj nie pokazuję. Tych samych dzieci, to jest ważne, bo jesteśmy w stanie zobaczyć to, co robią rodzice w domu na przykład, z tym, co robią dzieci w internecie, tak? Więc to też jest unikalne, że to nie są jacyś inni rodzice, tylko są rodzice tych samych dzieci i my ich możemy poparować, nie? Włożyć ich w pary. No dobra, to zaczynajmy od tego i muszę... Dobra, może powiem tak, jest dla Państwa oczywiste, że internet staje się coraz bardziej mobilny, prawda? Czyli krótko mówiąc, że urządzenia mobilne stają się coraz bardziej popularne, ale zobaczcie Państwo do jakiego stopnia. Jak mieli różne urządzenia wymienione młodzi ludzie, ale ja zaraz powiem, co z tego wynika. Młodzi ludzie mieli wymienione różne urządzenia, to 85% codziennie lub prawie codziennie łączy się z internetem za pomocą smartfona, a tylko co 20 mówi nigdy albo prawie nigdy na to samo. Czyli krótko mówiąc, to jest dominujące urządzenie. Ja zaraz powiem, co z tego wynika, bo to, że to tak jest, to sobie możemy powiedzieć, ale my zaraz wejdziemy w to głębiej. Popatrzcie Państwo, jeszcze tak niedawno laptop i komputer stacjonarny rządził, a tutaj codziennie i prawie codziennie korzysta 40%. Przecież równolegle mogliby korzystać, nie? Tu ma smartfona, a w domu na laptopie i na ten. Ale już tylko 40%, a co piąty mówi nigdy, prawie nigdy. Czyli nie tylko, że jest mobilność, bo to jest jedno, ale mobilność mogłaby uzupełniać, nie? Ale nie tylko uzupełnia mobilność, bo się okazuje, że jakby ci, którzy, znaczy inaczej, że ci młodzi ludzie, którzy korzystają mobilnie, coraz rzadziej równolegle korzystają stacjonarnie. Czyli krótko mówiąc, internet jest coraz częściej w kieszeni, natomiast w kieszeni raczej jako telefon. Bo jeżeli już mówimy o jakichś zabawkach podłączonych do internetu, zegarkach, smartwatchach i tak dalej, to kilka procent z tego korzysta. Czyli też mogliby korzystać z tych wszystkich różnych innych urządzeń, takich podłączonych do internetu, ale korzystają bardzo rzadko. Nawet z tej konsoli do gier korzystają stosunkowo rzadko, jeżeli chodzi o łączenie się z internetem. No ale Państwo powiecie, no dobra, sobie pooglądaliśmy dane statystyczne, co nam po tym. To ja teraz Państwu pokażę, co nam po tym. Popatrzcie na to. Na pewno musimy sobie uzmysłowić, że stare czasy odeszły. Co mam tutaj na myśli? To powiem najprostszy przykład. Naprawdę jeszcze 10 lat temu wzięlibyście Państwo jakikolwiek poradnik dotyczący bezpieczeństwa w internecie, wydany w USA, w Wielkiej Brytanii, w Polsce czy gdzieś i byście znaleźli na pewno radę, że powinien stać komputer w domu, w miejscu, gdzie wszyscy widzą, jak ma być bezpieczny, nie? No to jak to się ma do tych danych? Ano tak, że te czasy już minęły, bo skoro dziecko dostaje u nas zwykle już na komunie smartfona, no to sobie możemy stawiać komputer, gdzie chcemy. Jak on nosi internet tak naprawdę w kieszeni, więc to jest pierwsza jakby informacja taka, że to naprawdę się dużo zmieniło, ale to jest dopiero początek. Posłuchajcie, bo to jest dość ważne. Popatrzcie Państwo, nie wiem, na pewno będziecie wiedzieć, o czym mówię, choć mogliście tego nie poddać refleksji, ale pomyślcie nad jedną rzeczą. Dużo się rozmawia, czy młodzież jest online i offline. Czyli mówi się tak, o, teraz surfuje w internecie, teraz jest online, teraz korzysta, za długo korzysta i tak dalej. Ale ja chcę Państwu coś powiedzieć. To, co przed chwilą pokazałem, zmieniło wszystko, tylko trzeba sobie to uzmysłowić. Popatrzcie. W momencie, kiedy internet był głównie stacjonarny, a to jeszcze było 10 lat temu, czy 15, że był już mobilny, ale rzadziej, bo był drogi i tak dalej, w momencie, kiedy internet był głównie stacjonarny, to podział, kiedy byłem online i offline, był podziałem dość jakby łatwym do uchwycenia. Odwracałem się tyłkiem do wszystkich, teraz surfuję. I ktoś mówi, teraz siedzi w internecie, ogląda, surfuje, rozmawia czy coś, teraz jest online. Wracaj do nas tutaj, do offline. Ale w momencie, kiedy internet jest coraz bardziej mobilny, to już tak prosto nie jest i zaczyna być nie jedno online, ale wiele online. Posłuchajcie przykładu. Widzieliście Państwo na Facebooku, ktoś pokazuje, to moja trasa rowerem, nie? Wiecie, dlaczego ta trasa mogła być wykreślona? Bo on był online jadąc. Bardziej jechał, czy był online? Ale musiał być online.
To już jest, a jest to online? Jest to online, ale inne online. Jak go zapytacie w ankiecie o czas, to on powie 2 godziny byłem online, bo musiał być. Ale to nie jest to samo bycie online, co siedzenie przed ekranem. Zobaczcie Państwo, teraz ktoś z Państwa ma wyciszony telefon, ale ma go, smartfon. Jeżeli może przyjść do Was informacja, to znaczy, że jesteście online w jakiś sposób, w tle, ale jesteście. I gdyby ktoś Was zapytał, to wielu z Was by powiedziało, no byłem online całą dobę. No nie? Co nie znaczy, jak se ktoś wyobraża, że siedzieliście przed ekranem i robiliście, nie? A jeżeli ja na przykład siądę przed, prasuję, nie? A na YouTubie sobie oglądam tego, Roda Stewarda, nie? Na przykład, który śpiewa, no nie? To jestem online, no bo on tam występuje, ale całkiem inaczej, bardziej online, tak jak kiedyś telewizję oglądałem, ale ciągle online, bo jednak już nie oglądam telewizji, tylko w internecie, nie? A zobaczcie Państwo, a jak z grupą młodzieży pobiegnę do lasu, na podchody i będziemy mapę oglądali nie papierową, tylko tutaj, gdzie należy dojść, nie? To jesteśmy ciągle online, bo ona nam pokazuje tutaj na GPS-ie, gdzie jesteśmy. No dobra, ale my biegamy, my jesteśmy w lesie i tak dalej, jesteśmy online. To jest bardzo ważna dla nas informacja, że to online często się kojarzyło jak, tak standardowo jak taki bierny świat, że teraz jestem online, teraz coś robię, teraz jestem wycięty ze świata rzeczywistego, a ja chcę pokazać, że jest coraz więcej online'a wmieszanego, przeplecionego ze zwykłymi aktywnościami. Co więcej, jest wiele sytuacji, w której 90% jestem offline, a tylko 10% w tym czasie jestem online, bo coś sprawdzam, coś przeliczam, coś robię i tak dalej, no nie? Nie, no weźmy przykład, że jestem na zajęciach, nie? I na przykład, nie wiem, na angielskim i korzystam ze słownika internetowego. No to w jakiś sposób w momentach, kiedy sprawdzam słowo, jestem online. Ale w gruncie rzeczy robię inne rzeczy wspólnie z innymi osobami i tak dalej. Wiele narzędzi, badaczy, którzy tego nie rozumieją, tego nie uwzględnia. Tylko się pyta ludzi tak, jak długo byłeś online? Nie rozróżniając na te różne rodzaje bycia online. I łapie się na 3 godziny gość, który siedzi i patrzy tak w ekran, i ktoś, kto jest w tle online przy okazji różnych aktywności i tak dalej. I wychodzą różne dziwne wyniki. A już najdziwniejsze jest, jak w kafeterii, czyli w tej liście odpowiedzi jest taka odpowiedź, jestem ciągle online. I wszyscy przerażeni, 40% powiedziało, że jest ciągle online. I mają taką wizję 40% ludzi, którzy tylko patrzą w ekran. A to nie jest prawda. To jest jakby pytanie zadane z niezrozumieniem tego świata, z którym mamy do czynienia. Czy coś z tego wynika? Absolutnie dużo. Bo absolutnie wynika coś takiego, że jak się tak czasami mówi, czy dobrze, że młodzież jest w internecie, czy nie, to się coraz bardziej powinno nam pojawiać w głowie pytanie jak, jaka jest jakość tego wykorzystania. Czyli nie jak długo robi, tylko co robi, tak? No, ja mam zawsze taki przykład, zobaczcie, małe dzieci szczególnie się wszyscy niepokoją, czy długo, czy krótko. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że to towarzystwo pediatryczne amerykańskie, które kiedyś mówiło o dozwolonym czasie ekranowym, tam 20 minut, nie więcej, oni się z tego wycofali. Niektórzy to powtarzają, a ja znam ich obecne stanowisko. Oni powiedzieli, myśmy nie mieli dowodów, dlaczego akurat 20 minut, w ogóle nie wiemy, tak zapisaliśmy i tak dalej, no nie? Ale wiecie Państwo, że to nie jest głupie, bo to nie o to chodzi, że dziecko ma ciągle chodzić z smartfonem. Ale zobaczcie Państwo, rzucę takiemu 5-latkowi telefon, bo nie mam czasu. I on będzie siedział i jakieś głupoty robił. Bez sensu. Pójdę z nim do lasu, będę robił zdjęcia zwierząt, roślin, później sprawdzimy w internecie, coś o tym poczytamy, coś poglądamy innego. Też było 2 godziny, całkiem inna. Czyli my za dużo trujemy o czasie, a za mało mówimy o jakości. I to jest bardzo ważne, szczególnie w tym kontekście, co przed chwilą pokazałem, tej mobilności, która się dzieje. I chcę Państwu też powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz. Zobaczcie, jak na początku internet był drogi i urządzenia były drogie, to mówiono, że nierówności między ludźmi wynikają ze stanu portfela. Mówiono tak, jednych stać na urządzenia i na łącze internetowe, drugich nie stać. Pamiętacie Państwo, jak to kiedyś było drogie, jeszcze w modemie można było się nie wypłacić za te impulsy, nie? Które były, no nie? W tej chwili internet jest pakietowy, jest tani i właściwie zobaczcie, prawie każdy młody człowiek, 9 na 10 ma smartfona i w takiej dużej grupie, 9-17, to pewnie ci młodsi jeszcze czasami nie mają. Natomiast ci starsi właściwie mają wszyscy i zobaczcie, kiedyś nierówności wynikały ze sprzętu. Wiecie, z czego teraz wynikają? Z tego, co mają w głowie ludzie. Każdy ma telefon, tylko jeden go wykorzystuje bardzo bogato, bardzo, tak powiedzmy, prospołecznie i prorozwojowo, że w jego przypadku ten telefon przynosi dużo pozytywnych rzeczy. Się mówi,
ale on to narzędzie fajnie wykorzystuje. On się rozwija dzięki temu. On kontakty społeczne ma dobre dzięki temu. On się uczy krytycznego myślenia dzięki temu. On ma dostęp do informacji. On buduje jakieś sieci społeczne. On robi coś, a o drugim mówimy? Prymitywnie wykorzystuje, właściwie tylko do prostackiej rozrywki i tak dalej. Czyli co z tego, że każdy ma telefon, jak jeden go wykorzystuje po królewsku, a drugi go wykorzystuje beznadziejnie, no nie? Więc to się dzieje i, i powiem Państwu, że większość tego potencjału nie wykorzystuje. No bo co robią? Wczoraj to pokazywała profesor Kaczmarek-Świwińska, ja Państwu dzisiaj tylko szybko pokażę, jakie te wyniki badań są spójne. Prawie wszyscy wykorzystują biernie. Oglądałem pliki wideo, gadałem z ludźmi, no to trochę czynnie, no ale to jest taka komunikacja, wykorzystuję jak telefon właściwie, słucham muzyki online. Wiecie Państwo, co to jest? To samo, co telewizor, tylko więcej materiału, no nie? Czyli tu właściwie nic się nie dzieje z tego potencjału internetowego w tych rzeczach, a to robią prawie wszyscy. No dobrze, to idziemy niżej. No tutaj już zaczynamy widzieć takie rzeczy bardziej utylitarne. Szukałem rzeczy do kupienia, pokazywałem rodzinie, znajomym, czytałem wiadomości. Natomiast chcę Państwu pokazać coś, co nas wszystkich, albo większość z nas interesuje, wykorzystałem do nauki w szkole. Się muszę nad tym zatrzymać, koniecznie. Powiem coś Państwu. Ja, oprócz tego, że jestem naukowcem, robię różne rzeczy z młodzieżą. Nie tak dalej, jak 2 tygodnie temu widziałem się z 2 grupami młodzieży. Z 8 klasą i z licealistami, no jakimiś tam ludźmi jakby szerzej widzianymi tam w pewnych miejscowościach. No i miałem z nimi zajęcia w sumie o internecie. I powiem Państwu, że to tu widzicie wynik badania wykorzystywałem do nauki w szkole. Czyli jak zapytać w ilościowych badaniach młodego człowieka, wykorzystujesz internet do nauki w szkole? Tak. Tylko teraz trzeba pójść w głąb. I my chodzimy w głąb. Więc ja wchodzę do tych młodych ludzi i mówię tak. Czy wykorzystujecie internet do nauki w szkole? Tak. A przy okazji, jak się w ogóle dowiadują, że będą mieli zajęcia o pozytywnym wykorzystaniu internetu, to już są zdziwieni, bo mieli dużo razy, ale tylko o tym negatywnym, o tym diabełku, nie? No to mówię, macie. Mówię, chcecie dobrze znać angielski? Chcemy. No to ja ich dzielę właśnie na grupy i ostatnio znowu to powtórzyłem, chociaż już to wcześniej robiłem. I mówię, no to niech każda grupa wszystkie konkretne sposoby pokaże wykorzystywania internetu do nauki z angielskiego. Ktoś powie, to jest banał. To nie jest żaden banał. Bo ta młodzież siada, zaczyna intensywnie pracować, stymulujemy ich do tej pracy, żeby oni pracowali, czyli jakby patrzymy, żeby te grupy były skupione na zadaniu. I niektórym ludziom się wydaje, że przecież oni nas jako specjaliści od internetu zasypią po prostu po samą szyję sposobami wykorzystania internetu, żeby do nauki angielskiego. Uwierzcie mi Państwo, czy dobra tak zwana szkoła, czy słaba, czy średnia, czy jakakolwiek. No dobra, są jakieś różnice, ale generalnie jak jest? Drętwo. Czyli na przykład siedzą takie grupy i jest 5 grup w zespole klasowym, które pracują. I oni na przykład są w stanie wygenerować 2 pomysły. Na przykład można filmik obejrzeć na YouTube i można obejrzeć film z napisami. No nie? No to nie jest źle, nie? Ale wiecie, ale różnych rzeczy jest dużo więcej, tak? A co można? Ja Państwu tylko szybko wymienię, a młodzież Państwu tego przeciętna nie wymieni. Zaprenumerować słówka, które przychodzą regularnie na różne rzeczy. Na Facebooka przychodzą, na Messengera przychodzą, na maila przychodzą, na SMS-a przychodzą. Można to. Można znaleźć świetne filmy na Khan Academy nauczycieli, którzy tłumaczą gramatykę po polsku rewelacyjnie, angielską i tak dalej. Można znaleźć strony, gdzie się ćwiczy gramatykę bardzo dobrej jakości. Można znaleźć fora, gdzie ludzie uczący się angielskiego rozmawiają, tak? Można znaleźć strony, gdzie piosenki są przetłumaczone różnego rodzaju. Można znaleźć strony, gdzie ludzie dyskutują różne tam problemy gramatyczne, tak? Można znaleźć strony, gdzie native speakerzy, tacy naturalni, jakby ludzie, którzy mówią w danym języku, podstawowo tłumaczą różne rzeczy. Ja tylko tak na szybko wymieniam i ktoś powie, młodzież to wie. Młodzież tego nie wie. To, że ten potencjał istnieje, to nie znaczy, że on jest wykorzystywany. To jest kolejny mechanizm, co chcę Państwu powiedzieć. Słuchajcie, tak niewielu młodych ludzi wykorzystuje potencjał internetu. Co z tego, że on gdzieś tam jest, ten potencjał, jak po prostu ten potencjał jest niewykorzystywany. Więc to jest druga informacja. Pierwsza już była. Jeszcze chcę Państwu powiedzieć trzecią, której nie ma tutaj, ale ja Państwu ją powiem. My w ogóle generalnie, tak się wydaje, słuchajcie, że my na co dzień jesteśmy z własnymi dziećmi, z tą młodzieżą, dużo o nich wiemy. I ja chcę Państwu powiedzieć, że my czasami za szybko wiemy,
i nawet już sobie nie zadajemy trudu, żeby zapytać. Bo mówimy, jak wiesz, to po co pytać, nie? I ja chcę, podam Państwu fajny przykład, posłuchajcie jaki, podawałem go też w Duńskiej Woli niedawno na konferencji Empatyczna Edukacja. Dane ilościowe pokazują, że Facebook spada, jeśli chodzi o młodych użytkowników. Znaczy, odchodzą albo mają bierne konta, czyli nie są na tym Facebooku aktywni, tylko tam raz na tydzień zaglądają, już nic nie umieszczają, tak jak niektórzy pewnie na tej sali mają takie zdychające konto na naszej klasie, nie? Że jest, ale już tam rok nie zaglądałem, no nie? No wiecie, takie było, ale już nie usunąłem, gdzieś tam jest, ale nie wiem, co tam się dzieje nawet i co tam się dzieje. No to teraz coś Państwu powiem jeszcze takiego. Posłuchajcie. Badania najnowsze, nówka z tego roku, Pew Research Center w Stanach Zjednoczonych, pokazują, że Facebook, który kiedyś był rzeczywiście czołówką, tylko Facebook, a potem długo go nic i inne dopiero społecznościowe, już teraz jest jednym z trzech, obok Instagrama i Snapchata. Czyli absolutnie, jakby można powiedzieć, na podium są już trzy czy cztery. Czyli bardziej się, powiedzmy, ci użytkownicy rozeszli z tego Facebooka. I teraz, jak pytam ludzi, nawet czołowych badaczy europejskich, z którymi współpracuję, dlaczego tak jest, to oni nie pytali młodzieży, ale odpowiedź mają od razu. Co mówią? Bo dorośli tam są, babcia im czyta posty, oni nie chcą, nie? To uciekają stamtąd, nie? A ja chcę Państwu powiedzieć, że ja jednak nie uznałem, że ja wiem, tylko postanowiłem zapytać. Jak robiliśmy takie badania z dr Chmurą Rutkowską przy innej okazji, mieliśmy, słuchajcie, dwie grupy licealistów, ale pogłębione badania, tak zwane wywiady fokusowe. Czyli myśmy siedli, siadła młodzież, mieszana, chłopcy, dziewczyny, w dwóch takich grupach dość dużych. No i między innymi przepytaliśmy o to. Mówiliśmy, jak u ciebie z Facebookiem? On mówi, no już teraz to raz na tydzień, kiedyś to tak, teraz to nie. To się potwierdziło w tej grupie, co wychodzi w badaniach ilościowych. To się potwierdziło. Ale myśmy, w przeciwieństwie do wielu ludzi, którzy wiedzą, ich zapytali. Mówimy, ale kiedyś więcej korzystałeś, więcej, ale teraz mniej, no mniej. A gdzie teraz jesteś? A no to Snapchacie bardziej, nie? Albo jestem bardziej na Instagramie, nie? No. I myśmy jednak postanowili nie wiedzieć z góry, tylko zapytać dlaczego. I mówimy, a ty, a weź powiedz, dlaczego już teraz nie jesteś na tym Facebooku. I nagle nie dostaliśmy, dobra, ktoś tam powiedział jeden czy dwóch informacji o tej babci, co tam czyta, co my piszemy, nie? Ale w momencie, kiedy zaczęli naprawdę mówić, to usłyszeliśmy coś, czego nie wiedzieliśmy. A dlaczego się dowiedzieliśmy? Bo zapytaliśmy. A my często nie pytamy, no bo jeszcze raz mówię, naprawdę, i to nie tylko w nauce. Też często nie pytamy tych naszej młodzieży, która jest. Co powiedzieli? Coś, czego ja bym nigdy nie wymyślił, gdybym nie zapytał. Różnymi słowami mówili o tym, jak się czują z tą komunikacją online. Czyli mówili na przykład coś takiego. Ja już jestem zmęczony takiego czegoś, że ja muszę uważać, żeby tam ustawić prywatność, bo rozmawiam z trzema osobami, a wieście czyta. Ja nie chcę takiej rozmowy, bo mnie to denerwuje, taka rozmowa publiczna. Mówili na przykład, czego by się można było nie spodziewać, tak? Bo nie chcę tego. Bo rozmowa publiczna, myśmy się nią trochę zachłysnęli, na Facebooku jest bardzo nienaturalna. No pomyślcie Państwo, czy byłoby naturalne, jak ja bym tu stanął z kilkoma osobami, nagłośniony, my byśmy rozmawiali, a Państwo byście słuchali, my sobie gadamy, tarara, prywatnie, nie? A Państwo, nie? No nie byłoby to naturalne, a tak jest trochę na Facebooku, nie? My się kłócimy, rozmawiamy, a cisi odbiorcy słuchają i oni mówią, my tego nie chcemy. I mówią, a na Snapchacie tego nie ma, bo tam jestem znów w gronie zwykłym. Czyli do czego trochę uciekają? Do zwykłej, czegoś, co jest bliższe zwykłej rozmowie, nie? Gdzie jesteśmy tylko ci, co rozmawiają. A druga rzecz, której też normalnie nie ma, no chyba, że ktoś nagrywa, nie? Nie powinien, ale to różnie bywa, nie? To jest to, że się archiwizują rozmowy, a oni mówią, a ja nie chcę, żeby ktoś po roku mi cytaty wklejał, co ja tam powiedziałem w rozmowie. A tam na Snapchacie, przynajmniej w standardowym ustawieniu, to ginie. Czyli nagle się pytamy młodzieży i się czegoś dowiadujemy więcej. Jaki z tego wniosek dla nas wszystkich, jak siedzimy na tej sali? Róbmy to częściej. Róbmy to częściej, czyli częściej się pytajmy, niż wiedzmy pewne rzeczy z góry. Rozmawiajmy, pytajmy, robicie to? Dlaczego? Robicie to? A co się stało? Nie chcecie robić tamtego? A co się tu dzieje, że nie chcecie robić tamtego? Powiem Państwu, to jest straszna rzecz. Ja naprawdę znam dużo ludzi, wiecie, poziom jakby do jakiego jest wymyślona młodzież online czasami, nie? Słuchajcie, to naprawdę nie jest rzadkość, nawet w dzisiejszych czasach, że ja się na przykład mówię, no... Ilu, jak ludzie pracują na co dzień z młodzieżą, ja mówię, ilu, jak Państwo sądzicie, jest aktywnymi blogerami, mówię, nie? A ludzie, bo to nie chodzi, żeby zgadnąć wynik dokładny, nie? No ale jak ktoś mówi 80%, nie? A wszystkie badania pokazują, że jest 4-5. No to jest pewna różnica, czy prawie wszyscy działają aktywnie, czy prawie nikt, nie? Więc wiecie, to nie o to chodzi, że my musimy znać, a już jest jeszcze inną rzeczą, czy znamy wyniki badań ogólnych, czy wiemy, co robi ta nasza młodzież, z którą pracujemy. Natomiast...
pod tym wykorzystywałem do nauki w szkole. Wiecie, co się kryje? No kryje się coś bardzo takiego, no takiego często biernego, takiego kompletnego bezsensu. Jaki to jest potencjał internetu, że ktoś przynosi niezrozumiały tekst i czyta? Ja ostatnio pytałem tych młodych ludzi, czy tak się wam zdarza, że przynosicie coś z internetu, czego nie rozumiecie, odczytujecie na lekcję. Oni mówią, tak, ciągle to robimy, no nie? No to wiecie, to jest ten potencjał internetu dydaktyczny czy edukacyjny? No przepraszam, żaden to nie jest potencjał. To raczej na dłuższą metę zgłupiejesz, jak tak będziesz robić. Ja to potem widzę na przykład na poziomie studiów, tak? Ja tak nie wiem, czy kiedyś państwu mówiłem, że na przykład, wiecie, prezentuje coś student, co ma coś przygotować i czyta tak jak robot. Ja mówię, pan to rozumie? Nie. A ja mówię, panu to nie przeszkadza? No nie. A ja mówię, a mi tak, no nie? No i to wiecie, ale skądś to jest. Skądś przyszło mu do głowy, że edukacja polega na tym, ale popatrzcie, jakie to jest straszne. Skądś przyszło mu do głowy, że edukacja jest pewnym rodzajem rytuału. Człowiek mi coś kazał przygotować, ja tego nie rozumiem, ale ja to przygotowuję. Odtwarzam to, ja tego nie rozumiem. Ale to o to chodzi, nie? On powie, przygotowałaś, widzę, bardzo fajnie, nie? Po co? Marnujemy wszyscy czas, no nie? Ale to się może dziać gdzieś tam na każdym etapie, gdzieś tam na każdym poziomie. Podać państwu przykład, żeby znowu nie teoretyzować, nie? Bo chcę wam coś powiedzieć. Popatrzcie, się mówi teraz wielka dyskusja ideologiczna, zadania domowe tak, zadania domowe nie. I prawie się ludzie ubierają w zbroję i turniej, zwolennicy i przeciwnicy zadań domowych, no nie? Ale to jest w ogóle fałszywie postawione pytanie, no nie? Naprawdę, wiecie państwo dlaczego? Dlatego, że pytanie naprawdę powinno brzmieć jakie. Podam państwu przykład czegoś, dobra, pomyślcie nad tym. Ktoś uczy angielskiego, nie? I jeszcze podam przykład, jak media mogą, które są niby szkodliwe, zastosować, żeby coś się podziało. I mówię tak, słuchajcie, nauczyliśmy się dużo słówek dzisiaj, rzeczy otaczających nas w domu, w kuchni, wiecie, garnek, jak jest ściana, ręcznik. Swoją drogą jest masę młodzieży, które umieją zaawansowane konstrukcje gramatyczne, a nie wiedzą, jak jest ręcznik, nie? Bo tyle się dogadają, tyle wykorzystają komunikacyjnie język obcy, że będą struktury znali gramatyczne. Natomiast co jest interesujące? Ja mogę powiedzieć tak, jest zadanie domowe, znajdujesz w domu jedną rzecz, której nie omawialiśmy na lekcji, jakiś przedmiot codziennego użytku, ale ciekawy, robisz fotografię tego przedmiotu, tylko jednego, ale musisz dobrze pogłówkować, żebyś znalazł taki, którego nie było, którego może nikt o nim nie pomyślał. Przynosisz z podpisem, pokazujesz, czy wysyłasz do mnie swój slajd, oglądamy, wszyscy sobie go zapisujemy, nauczymy się. To jest pierwsza wersja. Co się już dzieje? Jest pewna twórczość, jest pewne zaangażowanie tego użytkownika, on musi znaleźć. Proste, ale całkiem inne niż zadanie domowe, odtwórcze, nie wiem, zadania czegoś. Ale to jest dopiero pierwszy ruch. Teraz drugi ruch. Jestem mądrym nauczycielem, mówię, to jest za mało ciekawe. Dwa zdjęcia macie przynieść, druga wersja tego zadania. Jedno zdjęcie takie, znajdujesz ciekawy przedmiot, ale druga rzecz. Powiększasz i robisz zdjęcie szczegóły tego przedmiotu i pokażesz pierwsze zdjęcie ze szczegółem i ludzie będą musieli zgadnąć w klasie, albo zgadną, albo nie zgadną, co ty pokazałeś i potem im pokażesz na zdjęciu, czy zgadli, nie? Czyli czajnik, to zrobię powiększenie przycisku z czajnika na przykład, nie? I dopiero jest czajnik i dalej dochodzi ta nazwa po angielsku. Może być? No może być, nie? Później mówię na przykład, no dobrze, ale działamy kolektywnie, to teraz ktoś z was zrobi z tego prezentację, łączy te wszystkie zdjęcia, robi z tego prezentację i rozsyła wszystkich i mamy własną aktywną bazę różnych rzeczy, których nie ma w podręczniku dodatkowych, których się nauczyliśmy. I co? I nagle prostymi sposobami i media, i zadanie domowe mają sens, no nie? Nie jest to wyszukane i dobrze, że nie jest, bo nie musi być. Bo w ogóle to jest głupie myślenie na przykład, że w edukacji muszą się dziać rzeczy iście skomplikowane, żeby coś się działo sensownego. Ja tylko pokazuję na tym prostym przykładzie, że po pierwsze nie ma co dyskutować ani o mediach ideologicznie, ani o zadaniach domowych ideologicznie, tylko ma sens dyskutować bardziej o jakości tego, co się dzieje edukacyjnie. To jest jako przykład. No dobra, czyli zobaczcie dalej, co się tutaj dzieje. Jak już, zobaczcie, tutaj zaczynają być pomaganie komuś za pomocą internetu, jakieś uczestniczenie w grupie online, gdzie ludzie mają hobby, zainteresowania takie jak ja, to już spada, to już jest 1/3 mniej więcej. Co ja chcę przez to powiedzieć? Czym dalej w las, czym bardziej chcemy dowiedzieć się, co młodzież robi takiego, znaczy inaczej, czym bardziej zaczynamy pytać o takie bardziej aktywne formy, takie formy wymagające więcej zaangażowania, więcej zainteresowania, więcej w ogóle jakichś kompetencji, ale uwaga, nie tylko kompetencji internetowych, bo żeby być w grupie, gdzie są zainteresowania, to trzeba mieć zainteresowania najpierw, nie?
Więc się często myśli, że to jest sprawa internetu. To nie jest sprawa internetu, to w ogóle sprawa funkcjonowania młodych ludzi, a ten internet jest tylko czasami takim lustrem, w którym to się odbija, jak oni tam się sprawują, ci młodzi ludzie. Patrzcie, nawet zrobiłem zdjęcie, obrazek i umieściłem go w sieci. Ktoś powie, to wszyscy zrobili. Dziwnym trafem, 1/5 mówi, że to zrobiła, tak? Pewnie nie liczy zdjęcia na Facebooku, nieważne, natomiast tak się dzieje, tak? Ale rozmawiałem z osobami z innych krajów, ewidentnie ciekawa rzecz, to ważne, gdzie z kim rozmawiam, żeby to nie było niebezpieczne, no ale jest to jakiś potencjał komunikacyjny, kiedyś nie było, no ale kto go wykorzystuje? A prawie nikt, żeby to zrobić. Przecież to można robić w ramach e-twinningu, w ramach bardzo bezpiecznych platform zamkniętych, gdzie się rozmawia z uczniami z innej szkoły i nauczycielami, z którą współpracujemy. Tego nie trzeba robić, wiecie, na otwartym forum z jakimiś, nie wiem, podejrzanymi ludźmi, tak? To, ale nie jest ten potencjał wykorzystywany, tak? Szukałem informacji na temat zdrowia co piąty, tak? Gdzie się mówi, no młodzież ma dostęp, no dobra, ma dostęp, ale nie korzysta z tego dostępu. Mówimy, jest tyle aplikacji ciekawych, którymi można coś stworzyć, zbudować, zrobić. No ale tutaj to nie jest napisane, bo to jest jeszcze poniżej. To 1/10 na przykład to wykorzystała. Jeszcze raz chcę powiedzieć taki komunikat. Co z tego, że to wszystko leży na stole, jak nikt tego nie zjada? Prawie. Więc ja chcę jakby powiedzieć, jak bardzo dużo mamy do zrobienia, w sensie, wiecie Państwo czego? Pociągnięcia młodzieży choćby trochę w kierunku pozytywnego wykorzystania. Ale zobaczcie, że do tego nie wystarczy przestrzeganie przed złem. Bo jak przestrzegam przed złem, to ja mówię, tu stawiamy mur, bo tu jest zło, tu nie wchodźcie i tak dalej, nie? I nawet jak tu będę świetnie działał na tym stawianiu tego muru, to na pewno nie pociągnę ich w drugą stronę. No bo jak? Bo to jest inny rodzaj działań, bo to jest inna w ogóle filozofia jakby tutaj funkcjonowania czy działania czegoś, co się dzieje. Popatrzcie, jak już dyskutowałem na tematy społeczne, polityczne, nagrałem plik muzyczny i udostępniłem, brałem udział w kampanii, to już do tych starszych głównie dotyczy, ale zobaczcie, nawet jak nie weźmiemy samych starszych, to już mamy co 20, prawie nikt, jednostki to robią, nie? Czyli znowu się mówi, no internet daje szansę na pewną demokratyzację debaty publicznej, ale też w drugą stronę te algorytmy i te wszystkie rzeczy nas zamykają w bańkach informacyjnych i wiecie, za chwilę wszystko nam się wyświetla, co pokazuje, że myślimy, że wszyscy myślą tak samo jak my, nie? Czyli jak ktoś ma poglądy prawicowe, nagle ma wokół siebie samych w portalu społecznościowym prawicowców i mówi, cały świat jest taki, nie? Ale cały świat nie jest taki, jego bańka jest taka, bo komuś innemu obok się coś innego wyświetla, bo on ma inne poglądy, no nie? Więc wiecie, to jest ciekawe, ale teraz jakie jest krytyczne myślenie? Ja tu z Tomkiem Bilickim, który będzie po mnie rozmawiałem, który uczy teraz WOS-u, pewnie ten temat pociągnie, gdzie on uczy młodzieży na przykład rozróżniania w komunikatach różnych, medialnych, rzeczy takich, żeby rozróżnić komentarz od faktu na przykład, albo fake newsa, fałszywą informację od prawdziwych. Wiecie, ile dorosłych tego nie potrafi? Bo my tak często na to młodzież mówimy, ci to nie potrafią, nie potrafią, nie potrafią. Ile ja widzę dorosłych ludzi, co mają 40-50 lat i ewidentne fake newsy upowszechniają, bo myślą, że to prawda, bo się czymś emocjonalnie podkręcą, co jest ewidentnie wymyśloną bzdurą jakąś, ale ktoś nie umie tego ocenić, więc jako świętą prawdę to rozpowszechnia. Już nieważne, czy z prawa, czy z lewa, czy czerwony, czy czarny, czy różowy, jakikolwiek, no nie? Więc no tak się właśnie dzieje. Uwaga, uwaga, popatrzcie Państwo na piękne zdanie, ja je ostatnio podziwiam. Słuchajcie, jakieś stowarzyszenie Aktywna Gorliczyna zrobiło program dla seniorów i jakiś geniusz wymyślił hasło, które bardzo pasuje do tego, co przed chwilą pokazałem. Młodzi biegną szybciej, ale starsi lepiej znają drogę. Coś w tym jest. Nie, no bo tak biegniesz, tylko nie wiesz, dokąd dobiegłeś, no nie? Jest takie przekonanie, że młodzież nie potrzebuje dorosłych ludzi. Znaczy, wiecie co? My bardziej chyba wszyscy powinniśmy wspólnie się tu zastanawiać nad różnymi rzeczami. Ja nie pamiętam, czy to kiedyś Państwu nie opowiadałem takiej sytuacji, że jest w ogóle dużo sytuacji i zachowań w internecie, że w ogóle nie mamy jasności wszyscy, nie tylko młodzi ludzie, czy powinno się, czy się nie powinno, czy wolno, czy nie wolno. Czyli jakby to nie jest też tak, że jakby... My jesteśmy tacy, wiecie, że mamy wszystko jasne, poukładane, wiemy, orientujemy się. Czasami to tak warto to przyznać, że my wszyscy razem gdzieś tu się próbujemy w tym znaleźć, wiecie? Bo czasami to takie podejście, ci co wiedzą, mówią tym, co nie wiedzą, to akurat w przypadku takich społecznych zachowań online to może nie do końca jest adekwatne. No ale teraz się zabierzemy za prawdziwą historię za momencik, bo powstaje jeszcze pytanie, co się robi w szkole. No to zobaczcie Państwo, się tak mówi, tyle się o tym ględzi. No to popatrzcie Państwo. Tylko 1/3 uczniów, aż 1/3 uczniów mówi, że nigdy lub prawie nigdy żaden nauczyciel w szkole nie podpowiadał im, jak korzystać bezpiecznie z internetu. Się nie chce wierzyć. Ale tak to odbiera młodzież. Może coś obiektywnie było, ale musiało tak wyglądać, że on nie zauważył, nie?
Więc wiecie, to nie o to chodzi, że się będziemy kłócić, że nie było, bo tam w programie jest, nie? Czy tam w czymś gdzieś się mieści, nie? Więc to może tak być. Zachęcą mnie, żeby szukać online i uczyć się z internetu. Nigdy, prawie nigdy 45%, nie? To przepraszam bardzo, ja powiem prostą rzecz. A dlaczego ci uczniowie, a skąd ci uczniowie mają wiedzieć, na przykład jak się uczyć angielskiego z internetu? Jak się okazuje, sami sobie nie znaleźli, nie? Czyli jednak jesteśmy chyba do czegoś potrzebni. Ja na przykład robię z nimi zajęcia, po których wychodzę z ich stanu, co oni umieją, a po moich zajęciach wychodzą, mają więcej w worku, nie? Bo dowiadują się, że jest taka strona, taka możliwość, taka, taka. Może ktoś z nich coś wykorzysta. Czemu? Bo przynajmniej ma jakąś wskazówkę pokazaną, gdzie iść, to nie? Bo to jest głupie założenie pod tytułem, że jak to tam jest, to oni sobie to znajdą. To nie jest prawdziwe założenie. Guzik sobie znajdą i znajdą sobie rzeczy najbardziej proste, najbardziej prymitywne i będziemy wszyscy zdziwieni, że oni z tego nie korzystają, tak? Wyjaśnią, dlaczego niektóre treści są dobre, a inne złe. Nigdy, prawie nigdy połowa. Rozmawiał ze mną o tym, co robię w internecie, nigdy lub prawie nigdy 65%. No to popatrzcie, z jednej strony deklarujemy, że się tak interesujemy, co ta młodzież robi, żeby tam nie było zagrożeń czy coś, ale jak się zapyta reprezentatywną próbę młodzieży z całego kraju, czy o tym z nimi gadamy, to prawie 7 na 10 powie, że nigdy lub prawie nigdy, nie? No to teraz, potem jest wielkie zdziwienie na przykład, że ci młodzi ludzie, którzy tak sobie chodzą samopas po tym internecie, coś tam zrobią głupiego. Mnie to nie dziwi na przykład. Bo jednak okazuje się, że no, gdzieś powinniśmy w tym, to słowo też było pewnie obecne wczoraj, towarzyszenie to by było. Więc co z tego wynika? Po pierwsze, pozory mylą, że wszyscy są tacy sami i wszyscy umieją. Zobaczcie Państwo, jakie są nierówności. Się mówi, wszyscy korzystają z internetu. No ale wejdźcie głębiej, tak jak my przed chwilą, i się okaże, że znajdziemy bardzo różne grupy młodzieży. Od takich nielicznych, którzy biorą z tego wszystki sam miód, wszystko co najlepsze, po całą masę przeciętniaków, po wreszcie takich, czego na razie nie pokazywałem, którzy robią gdzieś tam kompletnie rzeczy negatywne. Przy okazji, zobaczcie, tu jest o mowie nienawiści, jedno tylko chcę pokazać negatywne. 7%, nie? 12% respondentów mówi, że nigdy się nie czuje bezpiecznie w internecie, tak ogólnie. A macie Państwo 7% mówi, że robiło akcje typu mowa nienawiści. Oczywiście oni to mieli zdefiniowane, bo w badaniach wielu, niestety polskich, się uznaje, że młodzież mówi językiem badacza i się pyta, czy uczestniczyłeś w mowie nienawiści. A on mówi, nie mam pojęcia, ale napiszę, że tak. Nie? No naprawdę, to jest straszny błąd. A wiecie Państwo, jaki to jest częsty błąd robiony przez badaczy? Że się uważa, że badany mówi językiem badacza. Czyli się pyta na przykład, czy realizowałeś werbalną agresję, no nie? I on mówi, pierwszy raz widzę to słowo, nie szkodzi, no nie. I tak się właśnie dzieje, no ach, no nieważne. No dobrze, to teraz przechodzimy do czegoś ciekawego. Zobaczcie Państwo, te osoby, plus jeszcze dodatkowo Marta Witkowska, której nie ma na zdjęciu, zrobiły ze mną badanie unikalne, o którym trochę wspomniałem, powiem Państwu dwa słowa więcej i pokażę jego ciekawe, mam nadzieję, wyniki. Cóż to za badanie było? No to odpowiadam. To było badanie, po pierwsze, jakościowe. Robiliśmy wywiady, najpierw musieliśmy znaleźć tych, których chcieliśmy badać. Więc zobaczcie Państwo, uwaga, zbadaliśmy młodzież i żebyście Państwo rozumieli, że to nie są ogólnie do młodzieży wyniki. Jest tylko kilka procent młodych ludzi, którzy są bardzo aktywnymi internetami z jednej strony pod kątem takim technicznym. Na przykład są wideoblogerami, administratorami dużego jakiegoś forum edukacyjnego, prowadzą bloga tradycyjnego, jakiegoś mieszanego, prowadzą jakiegoś aktywnego fanpage'a na Facebooku, jakiejś organizacji albo artystycznego, albo jakiegoś, posiadają jakąś aktywną stronę, gdzie swoją twórczość prezentują, czyli jakby są ponadprzeciętni, jeśli chodzi o takie techniczne wykorzystanie, czyli jest kilka procent tylko takich młodych ludzi, którzy są ponadprzeciętni, a nie tam tylko teledyski oglądają, coś tam napiszą, zrobią i tak dalej. Czyli z jednej strony to są ci, zobaczcie Państwo, to są ci zaangażowani online technicznie powyżej przeciętni. Ale z drugiej strony, no nas interesowali tylko tacy, co robią dobrze. Co mam na myśli? Mnie nie interesował na przykład w tym badaniu, nie wiem, neofaszysta, który jest technicznie zaangażowany i prowadzi piękną stronę na temat tego, jak wygonić imigrantów z kraju, czy coś takiego, tak? Albo ktoś, kto prowadzi piękną stronę na temat reklamowania narkotyków, czy coś takiego, tak? Czyli z drugiej strony nas tutaj interesowali młodzi ludzie, którzy robią też dobrze z takiego punktu widzenia, no nie wiem, wartości społecznych.
Czyli rozumiecie Państwo, kto nas interesował, ci, co są tutaj po środku. Robi dużo, ale jeszcze robi dobrze. Czyli tu na tym ci, o, tu na tym przecięciu. Dlaczego nas ci interesowali? No bo nikogo nie interesują. Bo chcę Państwu powiedzieć, że niby interesują nas i ci, co robią dobrze, i ci, co robią źle, dopóki nie zaczniecie Państwo szukać na przykład po wynikach badań. Bo się okaże, że na temat cyberprzemocy mogę całą tą salę zawalić artykułami, ale jak będę się chciał dowiedzieć, co robią ponadprzeciętni internauci w literaturze światowej, to położę tutaj taki mały stosik kartek i powiem tutaj, to jest w tej teczce wszystko tak schowane, tak? Czyli jakby wiemy bardzo dużo o tym, co robią źle. Zresztą tak samo się bada na poziomie szkoły. Jak się robi na przykład ankiety, to są raczej ankiety o narkotykach, o papierosach czy o czymś, a to są dużo rzadziej ankiety o rzeczach in plus. Nie mówię, że nigdy, ale proporcje są wyraźnie takie, że diabeł nas bardziej interesuje niż anioł, nie? A nas interesowało bardziej tutaj ci, co robią dobrze i to jeszcze nie nas tak interesowało, ilu robi, bo to jeszcze w badaniach jest. Ile procent prowadzi bloga, ile procent prowadzi coś tam, to jeszcze w badaniach jest. Tylko wiecie Państwo, jak to jest tak, jak z tego zaznaczenia, czy korzystasz do szkoły, nie? Tak, 70%. Tylko dopiero jak się zapytamy, co robisz, to dopiero nam te wyniki trzeba je złożyć razem, nie? Więc ja, mnie jakby nie interesuje tylko to, co, że iluś procent prowadzi bloga. Mnie interesują więcej rzeczy. Wiecie Państwo co na przykład? Dlaczego oni prowadzą bloga, a inni nie prowadzą? Co takiego się stało na przykład na ich drodze życia, że oni prowadzą tego bloga? Przecież prawie nikt nie prowadzi, a oni są w tych kilku procentach, co prowadzą, nie? Albo na przykład, czy to im na dobre wychodzi, czy na złe? No bo stają się takimi publicznymi osobami, no to może to jest ryzyko, a może nie. A może to jest wspaniałe, może tam oni z tego strasznie korzystają. My to nazywaliśmy, że oni korzystają prospołecznie i prorozwojowo. Prorozwojowo, że się sami rozwijają, a prospołecznie, że pomagają innym, nie? A mnie interesowało, czy oni, bo patrzcie, tak się mówi często pokolenie cyfrowych tubylców, generacja taka, generacja siaka i się zwykle mówi, że ta generacja, jak to powiedzieć, utopiła się w online. Utopiła się w online, czyli się mówi, to jest generacja taka, wiecie, no, o charakterze po prostu, no jak to ładnie powiedzieć, zanurzona, tak? Tak się mówi, nawet używa się określenia zadurzony, zanurzona w internecie, taka uciekła nam, niektórzy jeszcze używają z reala, uciekli nam z realnego świata. No zobaczcie Państwo, z tym przemieszaniem online i offline, jak się te granice rozmyły, nie? Jakby kiedyś to było jeszcze naprawdę jasne, tu jest granica, nie? A w tej chwili z tym, co pokazywałem, z tą mobilnością, to już takie, jesteśmy właściwie w ciągłej hybrydzie w wielu sytuacjach, bycia jednocześnie online i offline i czasami trochę bardziej to, czasami trochę bardziej tamto. Już jakby nie jest tak, że siedzę albo na tym krześle, albo na tym, tylko tak połową tyłka na tym, połową na drugim, no nie? Że jednym pośladkiem tu, jednym pośladkiem tu, tutaj równocześnie, nie? I teraz popatrzcie, a mnie też interesowało, jak wyglądają ich relacje społeczne. Czy oni może są tacy pozbawieni tych relacji społecznych, no bo zobaczcie, jak ktoś jest cyfrowym tubylcem, to przepraszam ci najbardziej. Ile to czasu zajmuje, żeby prowadzić takiego bloga? Ile to trzeba poświęcić jakby internetowi? No dużo, bo to trzeba nagrać, to trzeba wyprodukować, to trzeba się komunikować z tą publicznością online, bo oni, wielu z nich, to ich charakteryzuje, że mają jakąś publiczność. No ktoś ich subskrybuje, ktoś ich ogląda, ktoś im komentuje. To się często społeczności tworzą wokół tych ludzi, którzy nie tylko z nimi gadają, a oni z tymi ludźmi, ale między sobą gada ta społeczność, udostępnia ich rzeczy, komentuje, gdzieś tam na nie wpływa, coś tam się dzieje. No właśnie, no dość ciekawe. No dobrze, no to już wiecie Państwo, kogo badaliśmy. Przy okazji, czy było łatwo się zgodzić, bo wiecie, to jest tak zwany, w nauce się używa takie określenia do takich rzeczy, zbiór rozmyty. Co mam na myśli? Jak jest porządny zbiór nierozmyty, to wiadomo, tu się kończy, tu się zaczyna, nie? Ma granicę. Ten nie ma. Bo moglibyśmy się kłócić w przypadku konkretnych ludzi. Na przykład przedstawiłbym Państwu takiego jednego, a byście mówili, nie, aż tyle nie robi, on za mało robi, nie? Albo byście powiedzieli, to nie jest takie do końca pozytywne, co on robi. Chyba bardziej bym go tu nie zaliczył. Znaczy, może nie o wszystkich byśmy się kłócili, ale o niektórych byśmy się pewnie kłócili. Da się tego uniknąć? Nie da się. Musieliśmy się z tym pogodzić, że to jest zbiór rozmyty, bo jest. Ale i tak udało nam się 100 takich osób złapać. Co zrobiliśmy później? Kontaktowaliśmy się z nimi, przesyłaliśmy zgodę rodziców, dostawaliśmy zgodę rodziców i atakowaliśmy człowieka. Jakie to były ciekawe rozmowy. Powiem Państwu, mam wszystkie transkrypcje tego zrobione.
czyli mam ogromniasty w ogóle plik i w tym pliku mam wszystkie te rzeczy zapisane w Excela i je oglądam. I powiem Państwu, że je oglądam w tym zespole pięcioosobowym, jest co oglądać, bo to jest materiał, jeszcze raz powiem, pogłębiony. Z tego materiału nie wychodzą kolorowe wykresy i tabelki, ale z tego materiału wychodzą wypowiedzi, w których trzeba znaleźć sens. Czyli robi się coś takiego, na przykład, że się czyta w dwie osoby, wyznacza się kategorie i się kategoryzuje i się potem, bo to potem można przeliczyć, ale tak naprawdę to jest tylko pomocnicze. Tak naprawdę większość rzeczy, których się dowiadujemy z takich badań, to jest sens. Co to jest sens i kontekst? Jak sami badani to interpretują? Jak oni to widzą? Jak oni to nazywają? Co dla nich jest ważne? My się tego nie dowiadujemy z badań ankietowych. My się tylko z takich badań możemy dowiedzieć, jak ci aktorzy, sami ci ludzie postrzegają siebie, swoje sprawy, swoje kontakty, swoje relacje, swoje działania internetowe, swoje działania pozainternetowe i tak dalej. Czyli jakby to nie jest, że to są gorsze badania i lepsze, że tam są lepsze, bo są słupki, a te są gorsze, bo nie ma słupków, albo odwrotnie, te są lepsze, a tamte są głupie, bo tam są tylko słupki. Nie. To się uzupełnia. Z tamtych badań znamy skalę pewnych zjawisk, z tych badań znamy sens i tak dalej. Czyli ja często, jak prowadzę badania, na przykład cyberprzemocy dużo prowadziłem przez 10 lat, to często robiłem w jednym badaniu i badania ilościowe, i jakościowe. Czyli z jednej strony robiłem badania dużej grupy reprezentatywnej uczniów, a z drugiej strony robiłem wywiady ze sprawcami, ofiarami, świadkami na temat poszczególnych przypadków, które się wydarzyły. I rozumiecie Państwo, jak to się ładnie składa, nie? Bo dzięki spojrzeniu tym pogłębionemu i temu spojrzeniu takiego z teleskopu, z lotu ptaka i w ilościowych badaniach, cały obraz, w miarę, najlepszy jaki się da. Lepszy na pewno niż potoczny, to gwarantuję, bo tutaj przynajmniej bierzemy narzędzia jakieś do badania, a nie własne przekonania albo pojedyncze przypadki i tak dalej. W potocznym myśleniu się zawsze można pomylić. Ja to kiedyś Państwu mówiłem, że zawsze jak pytam, ilu studentów użyło na przykład marihuany czy haszyszu, to jakiś zawodnik krzyczy, że wszyscy. Potem ja rozdaję wszystkim kartki, wszyscy piszą, czy użyli marihuany i haszyszu i się okazuje, że 30%, tak jak w badaniach ogólnych, nie? Kiedykolwiek, i on jest zdziwiony, nie? Dlaczego? Bo w jego potocznym funkcjonowaniu wszyscy palą, nie? Bo on ma samych kolegów, co palą, nie? I cały świat mu się wydaje, że pali marihuanę, no nie? A to nie jest takie proste, no nie? I to tak jest często też na temat tego internetu, nie? Że ktoś mówi, że to coś tam robią wszyscy, no nie? No właśnie, czego się dowiedzieliśmy? No to powiem Państwu, pokażę parę rzeczy, które pokazywałem z Duńskiej Woli, ale parę rzeczy nowych, bo to muszę pokazać. Dobra, pierwsze pytanie jest takie, zobaczcie. Bardzo mocno się interesowaliśmy, czy to jest ten sam świat. Co mam tutaj na myśli, mówiąc, czy to jest ten sam świat? No otóż bardzo mocno się interesowaliśmy o świat, no bo popatrzcie, po ludzku Państwu powiem, myśmy nie pytali ich teoretycznie, myśmy mówili, ty tak dużo jesteś w tym internecie, ty tak w tym internecie tam tyle czasu poświęcasz, no ale masz też jakieś życie poza internetem. I nic nie sugerując pytaliśmy, ej, a jak się ma jedno do drugiego? Jak to się powiąże, czy nie wiąże? Weź nam opowiedz. Nic nie sugerowaliśmy, tylko dawaliśmy mu pełne pole, weź stary opowiedz. No i teraz zobaczcie Państwo, jakie są cztery wersje. No może jest taka wersja, że oni powiedzieli, że to są wspólne światy, że to leży w jednym, że to są wspólne światy. Może powiedzieli, że odwrotnie, że nie, to są kompletnie oddzielone, że jest granica. Może powiedzieli, że głównie żyją poza internetem, czyli tutaj, gdzie my, ale co internetu tylko niektóre rzeczy świadomie przenoszą, a może powiedzieli odwrotnie, że mają centralę w internecie, a tylko coś tam wynoszą z tego internetu na zewnątrz. Nie będę Państwa podpuszczał, bo z Duńskiej Woli podpuściłem wszystkich, się nabrali, a Państwa nie będę tutaj nabierał. Jestem czwarty raz, nie mogę Państwa nabierać. To powiem Państwu coś takiego, że ja zawsze pytam, no które było prawdą. To ja Państwu powiem, wszystkie były prawdą. Co mam na myśli? Że ci młodzi ludzie byli bardzo różni pod tym względem. Że my, popatrzcie, jakbym powiedział, czy my jesteśmy świadomi, że młodzież się różni, że są różnice w grupie młodzieży, to wszyscy powiedzą, że tak. Ale jak już się tak zada pytanie, jak oni powiedzieli, to wszyscy powiedzą, pewnie wszyscy tak samo powiedzieli, bo młodzież to jest taka. No nie jest. Bo właściwie w miarę porówno były obecne wszystkie te sposoby myślenia. Ja Państwu pokażę cytaty, dobra? Popatrzcie. No to jest typowy przykład dziewczyny, co prowadzi bloga, gdzie pokazuje zdjęcia i pisze o technikach, jak robić zdjęcia. Czyli taki bym powiedział blog półprofesjonalisty czy amatora, który chce być profesjonalistą w robieniu zdjęć. I ona na pytanie, jak się ma do drugiego, w ogóle nie wiedziała, o co pytamy. Mówi, to jest ten sam świat,
To, patrzcie, dwa razy to powtarza w jednej wypowiedzi, tak, to jest ten sam świat. Czyli w ogóle tu z nią było trudno rozmawiać, bo ona mówi, właściwie ona jak to mówiła, to właściwie się odnosiło wrażenie, że ona mówi, nie rozumiem, o co mnie pytacie, nie? Tutaj dla mnie to jest po prostu całość. Ja tu gdzieś nie widzę, gdzie się kończy jedno, zaczyna drugie. Łączy to fotografia, ale nie jest tak, że ja wyczuwam, że gdzieś przechodzę przez to, wiecie, przez te tajemnicze drzwi do innego świata. Czyli część młodzieży myśli tak, tej aktywnej. Patrzcie, ta grupa jest niby taka podobna, bo oni wszyscy są tymi aktywistami, nie? Ale jak się ich głębiej zapyta, to się okazuje, że wśród nich są wyraźne podziały i wyraźne różne sposoby myślenia, a nie jeden. No to popatrzcie, jak mówi się, młodzież nie rozróżnia. Patrzcie, jak ci ładnie rozróżniają. Myślę, że to jest trochę co innego, bo to, co się zamieszcza, stara się robić idealnie. Wydaje się, że ludzie nie zdają sobie sprawy, ile pracy wkłada się w to, co się robi. Myślę, że to są takie szybkie zdjęcia, żeby to zrobić, to naprawdę potrzeba czasu, wiadomo, trzeba się postarać. Jeśli chodzi o ludzi, to trzeba znać tę granicę, w sensie internet, a ludzie, z którymi jesteśmy na co dzień. Ja Państwu zwracam uwagę na tą wypowiedź. Trzeba jest słowem powinnościowym. Czyli jeżeli ktoś mówi, że trzeba, to znaczy, że mówi normatywnie, że to jest coś, co należy robić, tak? I są tacy młodzi ludzie, którzy są już pokoleniem na pewno cyfrowych tubylców, którzy bardzo wyraźnie mają normatywne poczucie, że to należy rozdzielać. Czyli niektórzy myślą, że takich w ogóle nie ma, ale są, jak się z nimi porozmawia. Albo drugi mówi, no w sumie to trochę dwa oddzielne, ponieważ daję te wpisy, to niby opisuję, co robiłam dzisiaj, ale z drugiej strony, jak piszę, to się przenoszę w inny świat. Czasem sobie wyobrażam, co by było, nie wiem, trudne pytanie. Czyli jakby krótko mówiąc, duża część młodych ludzi, no mówi, ja wiem, gdzie ten mur stoi, jednego z drugim, dobra? Patrzcie Państwo dalej. Tu macie wypowiedź, jeszcze to pokażę. Patrzcie, jakie piękne wypowiedzi z offline, czyli stąd, do internetu. Myślę, że jest to odzwierciedleniem mojego świata, właśnie tych moich poglądów, bo właśnie światopogląd, moje zainteresowania odzwierciedlają te zdjęcia, to co robię, to co przeżywam, jaki mam humor, bo udostępniam różną muzykę na moim blogu. Pokazuję, jak się czuję, jaki mam humor, jaki mam nastrój. Czyli generalnie ta osoba mówi, to jest taki mój telewizor, ja tu jestem nadawcą, tu się wszystkie dzieje moje życie, ale ja pokazuję innym, ale to ktoś wyraźnie mówi, to nie tam się dzieje moje życie, tu się dzieje, a ja tylko wykorzystuję ten internet jako takie medium upowszechniania tego, co robię. Czyli wyraźnie jest to ten kierunek, jestem osadzony tutaj, a wszystko się dzieje tam. Popatrzcie dalej. W sumie w życiu prywatnym, realnym bardziej skupiam się na działaniu. Wyraźnie ktoś mówi, tu się skupiam na działaniu. Na przykład jak idę na zajęcia, to idę ciężko pracować. W internecie wszystko jest pojawiane, takiego użyłem określenia. Wrzucam wszystko, efekty tak naprawdę. Tu jest robota, tu jest życie, tam wrzucam. Czyli wyraźnie taki kierunek, w którym ten internet nie jest obszarem życia, tylko jest obszarem, jakby tak można by powiedzieć, takim ekranem, przez który ja rzucam to, co robię tutaj. Ale jest czwarta grupa, najciekawsza, taka najdziwniejsza, która mówi wyraźnie, internet jest centralą. Popatrzcie, no różni się od tego, oprócz tego, że spotykam się z moimi obserwatorami, czyli tymi, wiecie, followersami, tymi, co oglądają, staram się tworzyć jakieś inne projekty, które mogą mi nawiązać nowe kontakty, znajomości, ale nie ukrywam, że internet jest większym źródłem nowych projektów, nowych znajomości, większego odbioru moich obserwatorek. Ale pamiętajcie, że to, co się często myśli, że każdy tak ma, a już ci na pewno, to jest tylko 20% tych aktywistów, którzy tak mają, nie? W ten sposób, że oni żyją w internecie i mówią, że kontakty społeczne, główna część działania odbywa się w internecie. Czemu to jest ważne zdanie? To dobra, ktoś powie, ciekawie to wiedzieć. Myślę, że ciekawie, ale wiecie Państwo, co jest jeszcze ważniejsze? Żebyśmy naprawdę nie próbowali też, ale to nie tylko chodzi o internet, w ogóle się nie łapali na tą pułapkę przekonania, że cała generacja myśli tak samo, że wszyscy, że oni się nie różnią ze sobą, że oni myślą jak jeden mąż tak. Ile razy, patrzcie, niby wiemy, no bo zobaczcie, no to nie jest takie znowu wyszukane, co teraz powiem. No kto nie wie, że młodzież bywa różna, nie? No wszyscy wiedzą, nie? Ale jak już przychodzi co do czego, to tak bardzo wiemy, że oni są jacyś. No to jest choćby ten przykład, co dzisiaj pierwszy podawałem. Że ja się pytam naukowców, co badają 15 lat młodzież w internecie, dlaczego tak jest, no oni wiedzą. A badaliście? Nie, ale my wiemy. Nie? Przy okazji, zobaczcie Państwo, ja już chyba Wam to kiedyś mówiłem, jak bardzo niektóre rzeczy, które są związane z internetem, są takimi pozorami, nie? Chyba to tu mówiłem, że zobaczcie, że się na przykład mówi, o, młodzież ucieka z internetu, bo nie chce, co się to porobiło?
nie chcą, żebyśmy czytali ich korespondencję i tak dalej, nie? Tak jakby w czasach internetowych młodzież zawsze swoją korespondencję pokazywała dorosłym, no nie? Kiedyś jak się napisało list do dziewczyny, od razu się leciało do dziadka, dziadku, zobacz, co napisałem, no nie? Teraz nie, ale dawniej mama czytała, wujek, nie? Wszyscy, no nie? Wiecie, ale tak to się mówi. To jest tak zwany prezentyzm. Tak patrzymy na to pokolenie. Wiecie co? Jest takie określenie prezentyzm, że to jest obecnie. To jest w nauce uważane na przykład w naukach społecznych za błąd, że się patrzy bezkontekstowo na młodzież. Młodzież tu i teraz, ta to jest taka i to jest wszystko nowe. Guzik to jest nowe, bo młodzież robi zachowania ryzykowne w internecie, żeby się popisywać, no nie? Od czasów internetu, no nie? Wcześniej nie. Ale od czasu internetu tak, no nie? No nie? Nikt wcześniej nic głupiego, żeby się popisywać, nigdy nie robił, a teraz robią, no nie? Albo na przykład właśnie z tą korespondencją, nie? Albo na przykład chcą mieć swoje sprawy, których nie ujawniają dorosłym, no nie? Dawniej siedziało się z dorosłymi, się gadało, no nie? No nie, no, 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 no. Wiecie, no to znaczy... Ale to naprawdę jest takie tunelowe myślenie, nie? Patrzymy na tą młodzież i po prostu wszystko, wiecie, wszystko... Nigdy nie było, no nie? No dobra, no to popatrzcie. Dlaczego nie real, virtual? Z kilku powodów. Offline, online. Pierwszy, bo jest to tak bardzo wymieszane i nie ma takiej granicy, a real, virtual jasno mówi o granicy, ale real, virtual też mówi o cenie, prawdziwe, nieprawdziwe. A przepraszam bardzo, a u tej dziewczyny, która jednocześnie robi zdjęcia i je pokazuje, gdzie się zaczyna nieprawda? No nie? Gdzie się zaczyna wirtualne czy sztuczne? To jest całość, nie? Czyli online i offline, ale nie możemy też mówić, to jest to samo. Dlatego mówmy, jako ludzie, którzy się tym zajmują, bo język kształtuje nasze myślenie. Mówmy online i offline, bo online i offline mówią, to jest inne, ale online i offline nie mówią, to jest prawdziwe, to jest nieprawdziwe, to jest lepsze, to jest gorsze, to jest fałszywe, to jest udawane. Bo nie jest. Każdy, kogo zbluzgali w internecie, jak ja powiem, stary, ty się nie przejmuj, to jest wirtual. Co z tego, że cię tam obsobaczyli w internecie i cię obrazili? To jest wirtualny świat. Weź ty się nie przejmuj, no nie? I on powie, dobra, nie, nie będę. No, nie powie tak, no nie. Więc tak to właśnie nie będzie. No właśnie. No jak to się zaczyna? No właśnie. Tak też przy okazji chcę Państwu powiedzieć, jakie te badania są trudne. Wiecie, co mam na myśli, mówiąc, jakie są trudne? Mówiąc, jakie są trudne, chcę Państwu powiedzieć, że trzeba bardzo uważać, żeby badanemu nie wmawiać własnych poglądów. Podać Państwu, na tym przykładzie powiem Państwu przykład. Znaczy powiem Państwu, jak to jest trudne. Jak ja sobie myślę jako badacz, że pewnie jego ktoś namówił, żeby to robił. Była jakaś osoba, która go namówiła, nie? To ja idę do niego i mówię, kto cię namówił, żebyś to robił, nie? I nawet jak go nikt nie namówił, to on zaczyna myśleć, kto go namówił. I ktoś go tam piąte przez dziesiąte namówił i kogoś tam wymieni, chociaż w rzeczywistości w 90% powodem było coś innego, dlaczego on to robi. Wiecie, jak trzeba zapytać? A jak to się zaczęło, opowiedz. I wtedy on może opowiedzieć, że to w ogóle się zaczęło w nim w środku. Albo oglądnął kogoś. Albo, wiecie, przeczytał gdzieś, że tak można zrobić. No, rozumiecie, co mam na myśli. Że trzeba strasznie uważać, żeby w tych badaniach być jak najbardziej otwartym. Taka tabula rasa, nie? Taki badacz naiwny, taki badacz z pustą głową. Się nazywa na przykład w socjologicznych badaniach tak zwana grand theory, teoria ugruntowana, czyli to jest coś takiego, że badacz no, przynajmniej próbuje zrobić tak, bo badacz i tak coś o tym wie, albo coś sobie wyobraża, albo coś sobie myśli, ale powinien to zawiesić na kołku i powiedzieć, opowiadaj, nic o tym nie wiem. To jest trudne dla mnie, jako dla badacza, co to bada 10 lat, nie? Bo ja znam wyniki innych badań, wiem, co mi wyszło wcześniej, wiem, co mówiła młodzież wcześniej. No ale wiecie, minimum to jest, żeby w ogóle badacz pytał, no? Bo niektórzy badacze, no mówię, wiedzą od razu, nie? Jak wiedzą, no to wiecie. No właśnie to jest to. No dobra, jak to się zaczęło? A, ciekawie się zaczęło. Popatrzcie. Aż tyle rzeczy wyszło. Po pierwsze, część badanych powiedziała, że zainspirowali go tacy zwykli rówieśnicy ze szkoły lub miejsca zamieszkania. A taka koleżanka, wiecie, z klasy albo z miejsca zamieszkania, czy kolega powiedział, hej stary, ty tak pięknie tańczysz, załóż kanał na YouTube, gdzie pokazujesz, jak tańczysz. Może tak, nie? Tak było, bo w ogóle to już jest z badań. Te wszystkie rzeczy się pojawiły. Tylko co najczęściej właśnie, pomyślcie Państwo, ja zaraz Państwu pokażę, co było na podium. No może osoby dorosłe z rodziny powiedziały, może ojciec powiedział, albo matka, albo ciocia.
ty weź tutaj, zrób to, bo ty to tak dobrze robisz, weź to, zaprezentuj szerszej publiczności albo pokaż, że to potrafisz. A może powiedzieli inni ludzie działający, nie powiedzieli, tylko może zobaczył innych ludzi. O, zobaczył, że ktoś prowadzi takiego bloga inny. Może zobaczył, nie? A może na przykład podpatrzył, że ktoś prowadzi takie forum, on na tym forum był i mówi, co, będę u kogoś sam se założę swoje, ja mogę takie coś też prowadzić. Mogę tak być? Pomogło. Słuchajcie, a może profesjonaliści, czyli my im powiedzieliśmy, może im wychowawca powiedział, albo nauczyciel przedmiotu, anglista powiedział, ty tak dobrze robisz ten angielski, zrób takiego bloga o angielskim, albo o historii, bo ty się tak historią interesujesz. Albo pani prowadząca sztukę powiedziała, ej, ty tak robisz eleganckie zdjęcia, ty weź tego nie trzymaj w szufladzie, ty to zaprezentuj, pokaż. Może tak było, nie? A może tak było, że w ogóle ogień zapalił się w środku. On powiedział, ja chcę coś zrobić ze sobą, ja chcę coś pokazać, ja chcę się rozwinąć. Nie na zewnątrz, może on mówił, tak mówił, nie? A może on spróbował po prostu tak z głupia frant i go wciągnęło, poszło tak dobrze. Takie były nagrody, które się pojawiły, jak zaczął robić, że wyszło. To wszystko było, no i może jeszcze jakieś inne rzeczy. Wiecie państwo co? Wszystkie te rzeczy były, ale były trzy z tych, zobaczycie, każdy dla siebie, czy o tych samych pomyśleliście, były trzy, które były ewidentnie odstające, że były najczęstsze, a inne były bardzo rzadko. No to tak zrzucę. Jakbyśmy byli w teleturnieju, to kto by, zobaczmy, jak się rozłożymy, dobra? I zaraz pokażę. Kto by z państwa zagłosował, jakbyśmy byli w teleturnieju, że, no łatwiej, żeby było, że na pudle, czyli albo na pierwszym, albo drugim, albo trzecim miejscu, czyli na pudle, znajdą się rówieśnicy ci tacy offline. Kto by tak powiedział, że się znajdą? Kilka osób, no trochę nas jest. Dobra. Kto by powiedział, że znajdą się osoby dorosłe z rodziny? Mniej trochę, ale też całkiem dużo. Kto by powiedział, że podpatrzył innych, co robią podobne rzeczy w internecie? Aha. A że myśmy im powiedzieli, dorośli, tacy profesjonaliści. Mało nas jest. A kto by powiedział, że ogień zapalił się wewnątrz? A że spróbowali i że tak powiem, zażarło? No to powiem tak. Każdy wie, gdzie podnosił ręce. Dużo rąk było w rzeczach, które były prawie nigdy, ale... Co potwierdza trochę to, co mówiłem, że warto zapytać. Ale nie, ale były też ręce jakieś... Tak się to rozłożyło, tak wiecie, porówno, nie? A naprawdę, zobaczycie, jaka była przewaga. No to popatrzcie na ten wykresik. Na pierwszym miejscu był ten ogień, co to się w środku zapalił. Ja zaraz państwu pokażę przykłady wypowiedzi, gdzie młody człowiek mówi, to ja potraktowałem jako okazję, żeby się rozwinąć, czegoś się nauczyć, coś z sobą zrobić, czy coś, bardzo ważna rzecz, samokształcenie. Na drugim miejscu, uwaga, uwaga, byli rówieśnicy offline, na których naprawdę dużo osób nie zagłosowało. Swoją drogą nowość, nie? A nie było tak kiedyś, dużo rzeczy się robiło, bo mnie zainspirował rówieśnik, zawsze. Powiedział, zagraj, przyjdź na potańczyć, przyjdź na to, przyjdź na zbiórkę harcerską, nie? No przecież tak było, no nie? Na trzecim miejscu naśladowanie innych internautów, a patrzcie, inne to tam umierające, nie? Niewiele. Czyli te trzy rzeczy były kluczowe. Chcecie państwo zobaczyć, jak ładnie o tym mówili? No to lecimy. To jest taki typowo ten ogień wewnętrzny. Bez konkretnych planów chciałem zmienić swój styl życia z biernego na zdrowy, aktywny. Od dawna planowałam zapisać się na siłownię, nigdy nie miałam do tego motywacji, zawsze traciłam. To postanowiłam założyć bloga i będę o tym pisać, nie? Swoją drogą niebezpieczna, nie? No bo wiecie, jak mi napiszę swoje przepisy, a dopiero zaczyna, a ja zastosuję, nie wiadomo, co się stanie, nie? No zależy, na jaki temat się pisze, no bo no wiecie, nie? Dobra, popatrzcie dalej. A to nie żartuję trochę z tym, że młodzi ludzie, którzy są takimi publikatorami, naprawdę potrzebują kogoś mądrego, kto czyta krytycznie, z nimi o tym rozmawia. Bo szczególnie jak na jakiś drażliwy temat piszę, to mogę palnąć głupotę, nie? Albo pisać rzeczy nieprawdziwe, albo niesprawdzone, albo jakieś. Zresztą oni sami czasami mówią tak, że jak zaczynałem, to pisałem kretynizmy, dopiero się potem zacząłem uczyć. Ale początki były takie, że wklejałem, co znalazłem, nie? Bezkrytycznie na przykład, nie? Więc to też tak wygląda, no nie? Natomiast zobaczcie, jak do tej pory szkolę się również w innych kierunkach i tak dalej. Czyli popatrzcie, zaczęła się uczyć. W ogóle chcę państwu powiedzieć, że było piękne, jak oni opisywali ewolucję. Zacząłem z głupia frant, a później mówię, ej, mam jakiś
którzy mnie oglądają, to ja muszę coś przeczytać, ja głupot tam nie mogę jakiś pokazać, ja muszę się czegoś nauczyć, ja muszę pójść do biblioteki, nie? Potem się nagle okazywało, że on kręci 10-minutkowy filmik, a czyta książkę do tego, nie? Albo coś tam robi innego i tak dalej. Czyli oni zaczynają być odpowiedzialni wobec publiczności, nie? Tacy, swoją drogą ważna rzecz, nie? I to się dzieje. Sama chyba dla siebie byłam taką motywacją. Patrzcie, sama chyba dla siebie byłam taką motywacją. Jakbym tą samą dziewczynę zapytał, kto cię namówił, to ona by może sobie przypomniała, że ktoś jej tam palnął coś i tak dalej. I bym się w życiu tego nie dowiedział, jakbym ją zapytał, wiecie, w sposób skanalizowany, no nie? No to dobra, to jest ta wypowiedź. Patrzcie na to. Kluczowe. Bardzo dużo tego było. Myślę, że jestem nieśmiała. I teraz popatrzcie, moja przyjaciółka uznała, że dobrze pisze i potrafię coś ciekawie przedstawić, więc namówiła mnie do tego. Do prowadzenia fotobloga namówiła mnie koleżanka. Kiedyś będąc w pracy pokazywała mi moje zdjęcia i podsunęła mi pomysł pokazania zdjęć szerszej publiczności. Stwierdziła, że skoro lubię fotografię, a moje zdjęcia są naprawdę ładne, to warto zainteresować się tym bardziej i poprawniej i poważniej. Klasyka, nie? Wielcy cyfrowi tubylcy, czemu zacząłeś? Koleżanka mi powiedziała, nie? I nagle się okazuje, że wszystko się zmieniło, a nic się nie zmieniło, nie? Wiecie Państwo, zatrzymam się na tym na chwilę. Naprawdę nie możemy zgubić z oczu, jako nauczyciele, pedagodzy i rodzice, że ten świat zmienił funkcjonowanie młodzieży. Ale popełnimy straszny błąd, jak będziemy uważać, że się zmieniło wszystko albo że się zmieniły kluczowe rzeczy. Jeden z takich badaczy, Silverman, opisuje, takich jakościowych, opisuje to jako zjawisko tak zwanego turyzmu. Że na przykład jedziemy do Indii, nie? I zasuwamy w tych Indiach i tak się rozglądamy, co tu takiego jest w tych Indiach, co u nas nie ma. Tu siedzi jakiś facet, wiecie, i tam gra na fujarce i wąż wychodzi z tego, nie? Z wazonu, nie? I my mówimy, u nas takiego nie ma, nie? Albo na przykład idziemy dalej i mówimy, tego też nie ma i mówimy, wszystko jest inne. Ale jakbyśmy tak szerzej otworzyli oczy, to mówimy, to jest 5% innych rzeczy. A 95% to ludzie żyją tak jak my, no nie? I to jest trochę tak jak z tą młodzieżą online. Że tam pewne kluczowe rzeczy, które są ważne z punktu widzenia rozwojowego dla tych młodych ludzi, z punktu widzenia, są naprawdę bardzo mocno osadzone w aspektach rozwojowych i niezmienne, zmodyfikowane przez ten internet. Ja bym też kłamał, mówiąc, że się nic nie zmieniło. Natomiast nie idźmy w dwa skrajne kłamstwa. Pierwsze, nowe plemię, nowa generacja, nic nie było takie jak dawniej, wszystko się skończyło, no nie? Bo to nie jest też prawdziwa wizja. My musimy być bardzo tu uważni i bardzo subtelni w tych obserwacjach, jeżeli chcemy to zobaczyć. To jest na przykład klasyka, nie? Ile jest rzeczy, pomyślcie Państwo, innych oczywiście niż prowadzenie bloga, do których w swoim czasie mnie czy Państwa namówili znajomi, żebyśmy uczestniczyli. Grali w zespole, grali na instrumencie, nie wiem, śpiewali, zapisali się do harcerstwa, zapisali się na wspinaczkę, nie wiem, uprawiali siatkówkę czy cokolwiek innego, nie? Dużo rzeczy takich było, no nie? No tu jest akurat to, bo teraz się tym zajmujemy. Natomiast mechanizm jest ciągle taki. Ktoś z grupy rówieśniczej, to tej tradycyjnej, to nie jest koleżanka kosmiczna z internetu, nie? Tylko przyjaciółka, z którą się spotykam na co dzień, no nie? Więc tak się właśnie tutaj dzieje, no nie? Zobaczcie tutaj, no to jest taka wypowiedź, że naśladuje innych. Wszystko zaczęło się od tego, że zacząłem czytać inne blogi. Na początku zastanawiałem się, ale pamiętajcie Państwo, te trzy rzeczy, a naśladowanie innych. A ile było takich kiedyś rzeczy? Kolega z klasy uprawiał piłkę nożną, to ja też chciałem pójść w jego ślady, nie? Bo on, jemu to tak dobrze szło. Albo on tak śpiewał i ja mówię, też będę śpiewać, nie? Albo też coś tam zrobię. To jest bardzo taki mechanizm podobny. No widzę kogoś, że ktoś coś robi i naśladuje. No weźcie, zobaczcie wywiad z kimś, kto coś robi, no bardzo częsty mechanizm, no nie? No teraz mogę zobaczyć, że on to robi online, ale w gruncie rzeczy, co to jest za specjalna różnica? Swoją drogą to jest też dla nas ciekawa wskazówka, jak to można na przykład robić, żeby więcej, przynajmniej trochę więcej młodzieży robiło pozytywne rzeczy. Trochę promować te pozytywne rzeczy i pokazywać, że je ktoś robi. Wiecie, jak to jest mało znane? Jak ja robiłem takie warsztaty cyberprzemocy dotyczące 2 lata temu w wielu szkołach, bo testowaliśmy nasz warsztat, to się na przykład okazało, że w niektórych klasach, bardzo rzadko, bo tej młodzieży jest mało, był jakiś youtuber czy ktoś, to często nikt o tym nie wiedział. To wychodziło dopiero pierwszy raz na tych zajęciach, no nie? A to nie jest dobrze, bo to naprawdę chodzi o to, żebyśmy trochę w tym uczestniczyli i to nie uczestniczyli jako informatycy, tylko w tych społecznych sprawach, bo my tu gdzieś jesteśmy bardzo, bardzo potrzebni. No popatrzcie dalej. Dorośli? No to jest taka wypowiedź. Głównie zaczęło się od tego, że nauczyciele bardzo dużo nam mówili, uczyli nas i pokazywali. Wiecie Państwo, ile było takich wypowiedzi? Jedna. Ale była, no to dokumentuję, no nie?
O Jezus. Dobra. Co jest napędem? Co ich cieszy? Co jest paliwem? Co jest ogniem? Co się tu działo? No nie? Dlaczego to robią? No to posłuchajmy samych zainteresowanych, dlaczego oni to robią. Popatrzcie. Najbardziej cieszy mnie to, że docieram do osób, którym naprawdę to się podoba. Dziennie dostaję dużo wiadomości, żebym robiła to, co robię. Cieszę się, że mogę komuś zrobić przyjemność z tego, że ogląda moje zdjęcia, że kogoś inspiruje, że komuś się to podoba. No to co? Pierwszy raz znowu się okazuje, że młodzi ludzie potrzebują, żeby ktoś powiedział, robisz wartościowe rzeczy. Doceniam to, co robisz. Rób to dalej, no nie? Zawsze było. Czyli popatrzcie, macie tutaj zwykłą potrzebę rozwojową zaspokajaną w ten sposób, nie? I oni tego nie robią dla internetu. Popatrzcie, się mówi internet, on jest taki daleki od relacji z innymi ludźmi. Czemu to robisz? Bo mam relacje z innymi ludźmi. Nie? No tak jest. On tego nie robi dla wirtualnego świata. On to robi dla ludzi, którzy mówią, stary, ty to robisz wartościowo, mądrze, ty umiesz, ty masz kompetencje, ja cię podziwiam, ty jesteś potrzebny, i tak dalej. Czyli nagle się okazuje, że jak odejmiemy internet, to się okaże, że człowiek jest potrzebny tym młodym ludziom innym. To, że on akurat, ten człowiek im to mówi, wiecie co? Podejrzewam, że w niektórych przypadkach to jest nadrobienie deprywacji, którą oni mają w innych kontekstach. Nie dostaje tego gdzie indziej, dostaje to tutaj. To nie jest źle, bo on nic złego nie robi, tak? Natomiast ja podejrzewam, że w niektórych przypadkach tak jest. Ja tych komunikatów nie dostaję w szkole, w domu, gdzieś. A w tym obszarze, jak posmakuję tego, to powiem, ja chcę tego więcej. Ja tego potrzebuję. To mnie karmi, to mnie rozwija, to mi jest potrzebne, to mnie buduje moją wartość jako osoby, no nie? Więc często to może być często tak, nie? Cieszy mnie, że ludzie docierają to, co robię w internecie. Jak patrzę, jak jest więcej lajków albo komentarzy, to, że zrobili coś z mojego przepisu, bo ta robi przepisy. No wiecie, jakie oni w ogóle robią rzeczy ciekawe? Tak, blok o wystroju wnętrz. Poważnie, gdzie pokazuje zdjęcia, jak serwetki ułożyć, jak rozłożyć obiad na stole i tak dalej, nie? Blok o wegetarianizmie prowadzi jeden chłopak, którego tutaj badaliśmy, nie? Na przykład blogi o zdjęciach to są różne, albo o technice robienia zdjęć, albo o sposobie kadrowania, albo o sprawach typowo technicznych typu sprzęt. Bardzo, 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 bardzo różnie. Patrzcie, to jest satysfakcjonujące, kiedy widzisz, że ludzie doceniają twoją pracę. No to dobra, no to obok jest inny młody człowiek, który robi coś poza internetem i doceniają jego sukcesy sportowe czy jakieś. A ci mówią, a ja akurat prowadzę bloga i doceniają moją pracę. Czyli na zewnątrz coś innego, pod wodą to samo, nie? No, czyli jakby no w ten sposób to wygląda, nie? Patrzcie, co mnie cieszy, że mogę pomóc innym. Często dostaję wiadomości prywatne, ta prowadzi o psach. Jakie według mnie psy są najładniejsze, najłagodniejsze? Jakie psy są najlepsze dla dzieci? Dostaję kilkanaście wiadomości takiej treści dziennie. Czyli nagle patrzcie, jaki ktoś jest ważny. Fakt, że to czasami może, popatrzcie, tu potrzebna jest osoba dorosła, bo ktoś czasami na wyrost może czuć się ekspertem, nie? Dyrektor Bochenek, który ze mną jest w zespole z NASK-u, on ciągle cytuje takiego chłopaka, który powiedział, 15-latka, który powiedział nam w wywiadzie, stałem się osobą ikoniczną w mojej miejscowości. Więc wiecie, a przede mną ludzie rozstępują się jak Morze Czerwone, nie? No wiecie, więc wiecie, no to też jest tak, nie? Ale patrzcie, jak namiot na serce, jest to bardzo miłe i motywujące do dalszej nauki i działania. Druga rzecz, która mnie cieszy, kiedy uda mi się zrobić coś ciekawego, kiedy napiszę ciekawy wpis, kiedy uda mi się zainteresować odbiorcę. Te dwie rzeczy mnie najbardziej cieszą. Ludzkie sprawy. Udało mi się coś, stworzyłem coś, napisałem coś, nie? I tak dalej. Co to jest, jakiś kosmos? Gdzie on jest cyborgiem? Powinien być, ale nie jest. Nie? Czyli tak się właśnie dzieje. Patrzcie. I to jest nagminne. To nie są te wypowiedzi nieliczne. One są wszystkie takie. Lubię, jak ludzie doceniają. Daje mi dużą satysfakcję, jak dziewczyny powtarzają na przykład moje makijaż, bo ona o wizażu prowadzi, nie wiecie, jak tam kreskę pociągnąć, tam nie wiem o co chodzi. Największą satysfakcję dają mi osoby, które w prywatnych wiadomościach chwalą moją działalność, jak ich szafy nabierają blasku. Też bym chciał, żeby moja szafa nabrała blasku, no nie wiem. Popatrzcie. Jakie jest obowiązanie oni czują? My chcemy, żeby ci młodzi ludzie byli odpowiedzialni. Patrzcie, jak takim bycie nadawcą, jak się stają odpowiedzialni. Jakie to jest piękne.
samo się dzieje. On jest tym nadawcą i nagle zaczyna mówić, muszę być na bieżąco, minimum 4-5 razy w tygodniu, aby było widać, że mi również zależy na prowadzeniu strony. W ten sposób każda ze stron będzie zadowolona i nie możemy mieć pretensji do siebie. Widzę, że to, co robię, ma jakiś cel i ktoś to czyta, korzysta z tego. Bo muszę czymś doczytać albo czegoś poszukać. Czyli nagle a wiecie, oni często mówią, kiedyś miałem inaczej, ale teraz ja mam publiczność. Ja jestem odpowiedzialny wobec tych ludzi. Oni nie mogą czytać jakichś bzdur, ja nie mogę opowiadać jakichś dyrdymałów, a nie mogę nudno opowiadać, bo oni nie będą chcieli oglądać, ja muszę się nauczyć komunikacji i tak dalej. Szczerze to tego nie planowałem, ale jak zaczynałem prowadzić, to popatrzcie, strasznie dużo wolnego czasu tylko na to, żeby przygotować się, żeby regularnie wstawiać posty. No dobra, ale jak spojrzymy głębiej na rozwój człowieka, czego się uczy taki człowiek? Wszystkiego. Korzystania ze źródeł, sposobu na przykład prezentacji takiego, żeby był zrozumiały. To nie jest tylko ważne do prowadzenia bloga, to jest w ogóle ważne w życiu, nie? Żeby umieć na przykład, po pierwsze, selektywnie informacje przeglądnąć. Po drugie, żeby umieć je skonsolidować jakoś. Po trzecie, żeby umieć przedstawić innym. Czy to się może przydać poza prowadzeniem bloga? O, w wielu miejscach, właściwie w każdym zawodzie. Świat stoi na komunikacji taki zawodowy, no nie? Ktoś nauczy się komunikacji tutaj, ale to się nie zasypie w popiele, pójdzie gdzieś indziej i będzie to umiał w dużo większym stopniu, niż gdyby tego nigdy nie robił, no nie? Więc tak się właśnie dzieje. Popatrzcie, daje mi odnalezienie rzeczy, których potrzebuję, ponieważ często trzeba oddzielać ziarno od plew. Chcemy, żeby to umieli? To ten musi się nauczyć. Internet nie jest czarno-biały. Staram się przekonać, czy serial mi się podoba, czy nie spodoba. Muszę obejrzeć, bo to jest moja opinia, nie? Będę uczył się cierpliwości i wyrozumiałości, że nie wszyscy się na wszystkim znają. Może uda mi się poprzez pomaganie innym zmotywować siebie samego do lepszego życia. Zatrzymam się tutaj. Wiecie Państwo co? Jak się tak byście zastanowili bardzo na szybko, czego oni się uczą, to byście pewnie powiedzieli, no oni się uczą tych merytorycznych rzeczy, czyli wiecie, się uczy o tych, żeby szafy nabrały blasku, nie? Albo tam czegoś, nie? Nie tylko. Myśmy ich pytali, znowu nie sugerując, czy się czegoś uczysz. Oczywiście mówili, uczę się o psach więcej, uczę się, wiecie, tego, co wkładają tam. Ale mówili też, ponieważ nie sugerowaliśmy, o co pytamy, uczę się reagowania na krytykę. Wiem, że jak rozmawiać z kimś, kto mnie ostro krytykuje, kiedyś nie wiedziałem, ale wśród tych 90%, co mi się to podoba, byli niedobrzy krytycy. Kiedyś się strasznie zrzymałem, teraz już wiem, jak reagować, jak odpowiadać. Ważna umiejętność, spotka go to jeszcze w życiu, nie tylko w internecie, tak? Gdzie ktoś będzie miał jakieś spłycone zdanie na jego temat. Albo uczę się, jak budować społeczność, jak jakoś moderować relacje między ludźmi, bo mi się kłócą ci moi widzowie, a ja tam coś im mówię, co się dzieje, tak? Albo uczę się robić prezentacji. Kiedyś wszystko było przegadane, nie wiedziałem, co wybrać, co jest najważniejsze. To wiem, rozumiem. Czyli nagle się okazuje, że to jest bardzo rozwojowe, tylko co jest, ciągle przypominam, mówimy o kilku procentach młodych ludzi. My możemy coś zrobić, żeby więcej z nich chociaż częściowo z tego korzystała. My nie mówimy, bo tak łatwo teraz pomyśleć optymistycznie, mówimy o wszystkich. No mówimy nie o wszystkich, mówimy o kilku procentach młodych ludzi. Zobaczcie tutaj, jak współpracują, kontakt z ludźmi, dzielenie się z pasją, przyjaciół pasję oglądam, doceniam co mi uciekło, jest miejscem wymiany doświadczeń, pomysłów, a także porad, podglądam blogi innych, czerpię pomysły, inspiracje, zadaję pytania, jak inni blogerzy wykonują swoje rzeczy podobną techniką, jak je zabezpieczają, jak przechowują. Czyli nagle się okazuje, zobaczcie, jacy inni nauczyciele się pojawiają. Już nie my, już nie rodzice, tylko pojawiają się inni nadawcy, inni ludzie, jak rozwiązują różne rzeczy i tak dalej. Tylko dobra, oni szukają w dobrych miejscach. Jak kogoś zostawimy samopas, to on sobie pato streamera znajdzie, no nie? Czy jakiegoś, który tam, nie wiem, pije alkohol, czy bije matkę, czy tam coś robi innego, no nie? Więc no to też może wyglądać w ten sposób, nie? No to tak na koniec powiem o mrocznych stronach, no nie? Popatrzcie, mroczne strony są bardzo mocno. Na przykład zobaczcie, jeszcze moment, co zmienia, mam tu taki jeszcze moment, bo tylko to zdążę. Jest coś takiego, jest tutaj, dobra. Popatrzcie, myśmy pytali w takim skromnym pytaniu, co byś doradził, jakby ktoś chciał pójść twoją drogą. Wiecie, czemu tak pytaliśmy? Żeby nie wprost powiedział nam, co mu leży na wątrobie. Bo jak mówię komuś, co byś doradził, to co ktoś doradzi? To, co mu najbardziej jemu doskwierało, czy było trudne, czy coś takiego, nie? Patrzcie, ile... Żeby nie zwracały uwagi na hejty, bo ta młodzież idzie tam po to, żeby go docenili, żeby powiedzieli, jesteś ważny, umiesz, potrafisz.
a dostają od niektórych ludzi strasznie w zęby. Bo włazi ktoś i mówi, jesteś nikim, robisz głupi, taki, prymitywny, taki, taki. To są bardzo nieliczni, którzy to robią. To jest, wiecie, margines. Ale takiego otwartego na te głaski, jak to rąbnie ktoś tak, to popatrzcie, co ona mówi. Sama miałam okres dwutygodniowej przerwy, bo właśnie tak się przejąłam, że nie byłam w stanie dalej tego robić, ale koledzy, przyjaciele, rodzina pomogła mi wyjść z tego załamania, pisze, mówi dziewczyna. Więc na pewno nie zwracać uwagi na innych, robić to, co się lubi, nie? Albo na przykład odwagi, bo na początku pierwsza to jest taka fala hejtu, którą zawsze trzeba przeboleć i zawsze znajdzie się jakaś duszyczka, która pomoże i da dobre słowo. Tak bardzo widać, że młody człowiek tego potrzebuje, bo on jest, wiecie, dość bezbronny w tym. Tak jak ze wszystkim, ale w tym w szczególności. Oni są niby tacy samodzielni, to robią, ale zobaczcie, jak bardzo gdzieś jesteśmy potrzebni na boku, no nie? Gdzieś tam, żeby to robić. Podsumowując, nie? Bo to chyba nadszedł czas, żeby podsumować, powiem Państwu w ten sposób. Jakbym miał powiedzieć takie kilka rzeczy, które najważniejsze chciałem przekazać, to jedną to powtórzę jeszcze raz. My się dowiedzmy, a nie wiedzmy, no nie? To jest jakby pierwsza myśl. Teraz druga myśl. Zainteresujmy się też tymi, co robią dobrze, czyli trochę zejdźmy z tej nogi, zejdźmy z tej szali, na której siedzi ten diabeł, co go pokazywałem i pogadajmy trochę z tym aniołem też, no nie? To jest kolejna rzecz. Kolejna rzecz, nie przeceniajmy tej młodzieży, że ona wszystko umie, bo umieją nieliczni i potrafią to wykorzystać. Chcemy, żeby robili lepiej? Sami się tego uczmy i róbmy to wspólnie z młodzieżą, tą pozytywną stronę. I to jest też droga do zapobiegania zagrożeniom, a nie tylko myśl gadanie o zagrożeniach na przykład. To jest jakby druga sprawa. Wreszcie chciałem powiedzieć taką chyba najważniejszą rzecz, która też wczoraj pewnie wybrzmiewała, to towarzyszenie. Zobaczcie, nawet ci młodzi ludzie, ci tacy aktywni, ci tacy, którzy stoją na własnych nogach, tacy są, wiecie, bym powiedział, to są ci, co umieją, nie? Popatrzcie, ile tu jest słabych punktów, gdzie jednak my jesteśmy gdzieś potrzebni obok, że to nie jest też tak, że oni to już mogą uczyć nas, nie? Bo pamiętacie to zdanie, to właśnie młodzi biegną szybciej, to ci biegną szybciej, ale te rzeczy, które ich spotkają w relacjach z innymi ludźmi, ta trochę taka gorąca głowa, która każe ci się czuć ekspertem, jak jeszcze nic się nie nauczyłeś, nie? To też jest potrzebny obok ktoś, kto ci delikatnie powie, weź się stary, naucz najpierw, no nie? Nim będziesz występował, no nie? I tak dalej, no nie? Bo to tak powinno być. No dobrze. Mam nadzieję, że to było jakoś tam ciekawe i że to ładnie się składa z tym, co było wczoraj. Bardzo dziękuję.